dziewczynki, a wy umiecie pływać? Tak. Nie. Ja umiem. Ty nie umiesz? Jakim stylem? Ja? No. Żabą? Pieskiem. Ja też pieskiem umiem. Też umiesz pieskiem? Tak. Ale ja chodźcie. Jestem dziś w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Ustroniu Morskim. Jest ze mną pani dyrektor zespołu szkół Magdalena Skonieczka. A jesteśmy tu dlatego, bo dziś po raz pierwszy uczniowie szkoły w Dygowie rozpoczynają lekcje WF-u. Proszę powiedzieć, jak to jest możliwe, że takie dobrodziejstwo, jeśli chodzi o lekcje WF-u? Bierzemy udział w programie Umiem Pływać. To jest program prowadzony przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Gryf z Białogardu. Gmina tutaj dofinansowała dojazdy dzieci i dlatego możemy brać udział w takich lekcjach. Jedna lekcja trwa 90 minut, czyli dwie jednostki lekcyjne i dzieci będą się uczyły do początku czerwca, bo to jest 20 godzin zegarowych do zrealizowania. Czy uczestniczyć w zajęciach będą wszystkie klasy? Nie, biorą udział tylko klasy drugie szkoły podstawowej i klasa trzecia. Kto będzie prowadził zajęcia? Zajęcia prowadzą instruktorzy. Czyli to wszystko działa na zasadzie szkółki pływackiej. Wszystkie dzieci, które przyjeżdżają, dzisiaj przyjechało 33 uczniów, zostaje podzielone na grupy 15-osobowe albo mniejsze, bo przekraczamy limit. I z każdą grupą pracuje instruktor. Czy były prowadzone może jakieś, może badania za duże słowo, ale czy szkoła jest zorientowana, jak wygląda pływalność wśród dzieci, klas, które będą uczestniczyły w tych zajęciach WF-u? Badań takich nie przeprowadziliśmy. Kiedy zwracaliśmy się do rodziców, ogłaszaliśmy, to pytałam się jedynie w klasie, więc zdarzają się, powiem w drugą stronę, zdarzają się dzieci, które dzisiaj są po raz pierwszy na basenie. Ogólnej takiej orientacji, ile dzieci pływa, nie mamy, aczkolwiek wiem, że kilkoro dzieci chodzi systematycznie w Kołobrzegu na basen i tam ćwiczy w szkółkach pływackich. Proszę jeszcze powiedzieć, a jeśli chodzi o koszty rodziców tutaj związane z uczestnictwem dzieci w tych zajęciach, czy musieli jakieś koszty ponieść? No koszt jedynie taki, że trzeba było kupić dziecku czepek, ewentualnie strój i klapki na basen. Wszystko jest darmowe. Dziękuję bardzo.